Halo, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Zanim jednak przejdziemy do Paliorowa, na którym tutaj oczywiście codziennie odcinki są, to chciałem wam powiedzieć sobie bardzo ważną rzecz, że codziennie również odcinki są na moim kanale Szczypson Plus, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ w Robloxiko sobie tam gramy w Pet Simulatora, w jakimś, prawda, inne tryby w Robloxie, są też inne gierki, więc to serdecznie was tam zapraszam, bo ja na plusie bawię się wyśmienicie, jest, prawda, cudowna atmosfera, świetnie się bawię, mam nadzieję, że za niedługo będę miał kolejne, prawda, huge pety, prawda, i tak dalej, więc jeżeli ktoś jest, że tak powiem, w tym temacie, siedzi w tym temacie i chcecie zobaczyć, jak sobie, prawda, gramy w Robloxa, to zapraszamy tam ten kanał, tam jest naprawdę bardzo fajnie. A dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. W poprzednim odcinku przyłapałem hejtera na tym, że wyrzucał wieśniaków z ich domu i mega mi się to nie podoba, ponieważ nie po to pracowałem nad tą całą wioską, żeby teraz jakiś hejter mi po prostu stamtąd wykurzył. Nie podoba mi się to i mówię kategoryczne nie w tym temacie. Nie podoba mi się to. Dlatego dzisiaj pójdę do Dave'a i razem z nim spróbujemy znaleźć sposób na to, jak tego hejtera się pozbyć. A propos Dave'a i tak dalej, to widzowie, patrzcie, tam zniknęła taka wieża duża, nie? Ostatnio na odcinku. To jest ta wieża, którą ja budowałem, jakby ktoś nie wiedział. Taka, która była najwyższym punktem na Palionowie. Już nie jest najwyższym punktem, ale spokojnie, powstanie tam nowa rzecz, więc obserwujcie, ponieważ u Dave'a się pojawi odcinek, jak będziemy budować tam pewnie jakąś taką ogromną wieżę. No i ona naprawdę będzie mocna, coś tak czuję, chociaż ja nie znam planów, to Dave tam w sumie wymyśla je. Ja użyczyłem ziemi, on użycza pomysłu, prawda, i jakoś to tam będzie. Dobra, lecę do niego na chatę, bo on widzę, że tutaj jest. Muszę z nim pogadać. Ten wieśniak w ogóle, patrzcie, te wieśniaki to jest dla mnie, to jest jakaś magiczna rzecz. Tam są wieśniaki w tym domku, jest taki jeden mały wieśniak, który zawsze staje na jednym bloku i on się nie rusza z tego bloku. Jak przychodzi noc, on tam stoi, jest dzień, on tam stoi, nic się nie zmienia. I teraz patrzcie, idzie sobie noc, więc te wieśniaki powinny wszystkie pójść położyć się do łóżka. Ale ten wieśniak jest zepsuty i on nie umie chodzić po ognisku i on tu będzie stał całą noc, aż go coś zabije. I teraz patrzcie, jak go zepnę stąd i on i tak tu wróci z powrotem, bo po prostu te wieśniaki są głupie. O, o, przepraszam bardzo, Facebook mi się odezwał, no jak zwykle na odcinku musi takie coś się wydarzyć. No a wracając do wieśniaka, no to patrzcie, z czego ściągnąć, z tego on ciągle wchodzi na te wszystkie. O, 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 i sobie pójdzie teraz. I o nie, on namierzył jakieś łóżko, on namierzył jakieś łóżko. On tak ma z niego... On namierzy łóżko, idę za nim, pójdę do Dave'a, jeszcze zobaczę, do którego łóżka pójdzie. Ale to jest tak, że jak jest noc i z niego poleci takie takie zielone, jak to się nazywa, gwiazdki, to oznacza, że namierzy łóżko i on do niego idzie się położyć. O, oho, idzie do mnie na chatę, czuję to. Tylko on tak próbuje mnie zrobić w konia, żebym się nie zorientował, że faktycznie idzie do mnie na chatę. Dobra, mam go gdzieś. Idziemy do Dave'a, muszę z nim porozmawiać i powiedzieć mu, jak wygląda sytuacja. Jest tu, jest tam jeszcze u siebie na chacie, dobra, uwaga, idziemy tu, iść! Dobra, skakujemy. Dzień dobry. O, cześć. Co tam, Dawidzie, słychać? Ja... Słuchaj, zastanawiam się, bo wiesz, jaka jest jedna rzecz, która mi przeszkadza w tej twojej wiosce wieśniaków, no. Że tam tworzysz, chodź, pokażę ci. Ale to nie w tą... O, okej. Tu jeden, dwa, trzy, cztery. Czekaj, czekaj. Jeszcze u góry jest, czy mi się wydaje? Nie, u góry, chyba u góry by nie weszli, nie weszli by na górę. Stary, weź ich jakoś pozamykaj, ja mam. Ale stary, cały czas. Ja nie mam na to wpływu, gdzie one pójdą, wiesz, o co chodzi? One się rozmnażają, ja tam im zrobiłem łóżka, no ale widocznie podoba im się żaba, nie? Okupują żabę. Że im się podoba, to się nie dzieje. Ty, ale słuchaj, bo no, ale... ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, muszę ci to pokazać, bo muszę się z tego lekko wytłumaczyć. Dobra. Patrz, przypomnijmy sobie sytuację, w której się tu spotkaliśmy. Ja tu wchodzę, ty tu stoisz, nie? No, no. I rzuciło mi się to od razu w oczy, że Dawidzie, ja wiem, że lubisz słodkie, ale podjadanie ciasta na basenie nie jest, prawda? Słuchaj, ja ogólnie nie chcę nic mówić o podjadaniu ciasta, bo to po pierwsze, nie ja to tu postawiłem, po drugie, jak pójdziesz zaraz na te schody, dobra, dobrze, że o tym mówisz, bo jestem ciekaw, który to cwaniak. Ciasto powinno wyglądać tak, jak jest tu, to, że wystaje taka jagódka na środku tu, o, a jakiś kurde cwaniak cały czas mi to ostatnie zżera, przez co nie mogę w spokoju wchodzić po tych schodach, ja nie żartuję, to nie jestem ja, to robi ktoś, żeby mnie sabotować, tylko te ostatnie, dobra, ale nie te drugie, słuchaj, trzecie. To ciasto i tak już się nie odrośnie, więc prawda... Dokończmy je. No tak, no ale no teraz muszę zbudować nowe. Ale wiesz, o co chodzi, ja nawet mi nie mieszkam w tym domku, a ktoś cały czas mnie denerwuje w nim. Mi się wydaje, że mogą to być wiśniaki, nie? Ej, czekaj, bo tu widzę jakiś nick. Nie, no wiesz, nie stanie. Hejter. Dobra, czekaj, chodź. Oj, tu na razie go zostaw. Słuchaj, stary, jest przypał, a propos wieśniaków właśnie. Nawet całkiem dobrze, że one przyszły do ciebie, bo to znaczy, że są bezpieczne w miarę. Okej. Dobra, myślę, że to hejter otworzy też. Nie, nie, to słuchaj, sprawa jest taka, przyłapałem wczoraj hejtera na tym, jak on normalnie tych wieśniaków z domu wyrzuca i on próbuje przejąć ich domki. I nie po to budowałem całą wioskę,
żeby ten farfocel mi teraz, prawda, ich stamtąd wyrzucał, bo myślę, że to może być on powodem tego, że te wieśniaki tu przychodzą. On je wyrzuca z tamtego domu, no to szukają nowego, nie? No i przychodzą tu. Mhm. Kurde, no znaczy, no ja ich mogę tu ugościć na chwilę, ale no wiesz, no to... No stary, ale one powinny wszystkie tam być, nie? Jakby ja tego nie rozumiem, dlaczego. No to tu, trzeba tu i tak jeszcze bardzo, tu i tak jeszcze bardzo wiele wieśniaków zostało, bo one już tak w takim rozmnażaniu tempie, że to, co tam masz, to jest ledwo co. Dobra, czekaj, one powinny być na chacie i sobie... Ty, jest tam hejter na dole. Ty, puste łóżka są! Ale gdzie? Ej, gdzie co jest grane? Dlaczego są puste łóżka? Że co, oni wszystkich wygonił wszystkich? Czekaj, czekaj, jeszcze zobaczę ten domek, czy może tu przypadkiem nie leżą wszyscy? Tu też są puste! Jeden tu jest, jeden nie został! Nie ma jednego wieśniaka, jeden, co? Jeden został. Ej, what dobra, czekaj. Ja muszę zagadać tego hejtera. Dobra, czekaj, normalnie. Hejter! Halo! A. Słuchaj, Mega ty mnie. Bambik. Żaden Bambik, słuchaj mnie. Chodź, a ma... Nie gadam z tymi CDS-u, nie będę z tą gadał. Halo. Ja nie, po prostu nie mam cierpliwości do tego osobnika, nie? Dobra, idę do niego. Hejter, słuchaj. Nie, gasi. No dobra, proszę. Gasi to się pożar, a nie ludzi. Dobra, słuchaj, hejter, sprawa jest taka. Co? Wczoraj co? Widziałem, jak wyrzucałeś wieśniaków z mojej wioski, tutaj, znaczy z mojej, no z tej wioski i z ich domków, które dla nich zbudowałem. A dzisiaj wszystkie domki prawie stoją puste, został tam ostatni wieśniak. No i co? I moje pytanie jest, gdzie są ci wieśniacy? Gdzie, czemu ich wyrzuciłeś? A moja odpowiedź jest taka, jesteś Bambik w robieniu po prostu wioski wieśniaków. Czemu? Nie powinnam tego robić. Czemu jestem Bambik? Dlatego cię uciekłem, bo jesteś Bambik. No i co, ale dlaczego jestem Bambik? Z jakiego powodu? No bo nie umiesz tego robić, no na dalsze wiesz. Ale ja zrobiłem dobrze tą wioskę, one dobrze tam miały. Wszystkie mają łóżka, wszystkie mają wszystko, co potrzebują tam. I ty po prostu ich tam wyrzuciłeś. Część tych wieśniaków... Nie powinieneś zastanowić się. Ja chyba wiem. Część tych wieśniaków zamieszkała u Dave'a. Ale gdzie jest druga część? Ja chyba wiem, czemu jesteś Bambikiem. Chyba wiem, czemu jesteś Bambikiem. Bo nie masz fałdolców. Nie masz fałdolców i wiedzy na temat, jak robić wioski wieśniaków. Mówię. Przepraszam widzowie za ten jakże duży, wysoki poziom żartu, który właśnie został zaprezentowany. Nie wiem, czy gdzieś złapałem Pokemona. Słuchaj, co ty robisz? Jakiego Pokemona? Pokeball! Słuchaj, ty... Tego wrzucić do Pokebola. Co ty robisz, Kajter? On wziął moją głowę, stary, i mówi, że złapał Pokemona. No to stary, ja na twoim miejscu bym mu już spuścił jakieś ale, małe. Ale to nic nie daje, ja nawet jak go zleję, to on wraca z powrotem. Słuchaj, spuścić sprawa... To możesz psy w domu. Słuchaj, dobra, oddaj... Na ciebie się powinno psy spuszczać, właśnie, ty kurde. Właśnie. Dobra, widzisz, patrzymy na ciebie z góry, bo jesteśmy... Dobra, jest in the room, prawda? To tak dobra. Fajnie śmierdziało. Co? Nic. Nie, z nim się tak ciężko rozmawia. Ja nie wiem, on coś mówi, a później jak się pytam, co to nic. Dobra. Dobra, czego ty chcesz ode mnie? Chcę, żebyś powiedział mi, gdzie jest reszta wieśniaków, które wyrzuciłeś z tego domu. Ale ja nie część wiem, jest u Dave'a, a reszta ich jest zdecydowanie Bambiku, za mało, było ich więcej. Nie wiem, spytaj go Slika albo tego debila tam dalej, co mieszka. Dlaczego ja on cię pojęcia tak nazywa? Dlaczego? Nie mam pojęcia, ja w ogóle nie jestem w żadnym stopniu zbliżaczony z Gustlikiem. Ja nie wiem, kto to w ogóle jest. No ten szereg pancerny. Ha. Dobra. Ale czemu ja niby tak wyglądam, co? No bo wyglądasz jak on, mówię, puść to i se dołaż i wtedy będę wiedział. A skąd ty znasz takie filmy stare, ty? Ty nie oglądasz jakiegoś, prawda, nie wiem, Świnka Peppa i inne takie rzeczy? Ta, na później, ty ze starym pewnie oglądałeś, bo ci wieczorynki nie puszczali na szereg pancerny. Ojciec go zmuszał. Mówi, będziesz to oglądał albo nie zjadasz, nie masz dzisiaj obiadu. No i narodzi się taki hejter. Dobra, słuchaj, gdzie są... A dobra, jeszcze sprawdzę, że tu ich przypadkiem nie ma. Macie to w ogóle jakąś... Dobra, słuchaj, były te wieśniaki. W żadnym domu nie ma żadnego wieśniaka, gdzie one są? Mów w tym momencie, bo to już przestaje być śmieszne. Nie po to je rozmnażałem. Buję się, drąc się. Dobra, ja nie mam... Macie to jakąś stajnię? Ja nie mam już siły na nie. Ja mam stajnię. O, gdzie jest stajnia? Ja muszę do stajni. Nie powiem ci. No powiedz, proszę, ja muszę konika zaparkować. Konika? Ty tam chyba będziesz mieszkał. Teraz to proszę, tak, jak był Gustlik, to co? Właśnie, Gustlik, on jest taki, on taki jest, że on właśnie tylko czasem mówi proszę, jak coś Gustlik, chce. Bo mój kąt ginie, ja chcę go uratować. No to nie ginie. Dobra, ja nie mam siły. Słuchaj, hejter, przeszukam całe Palionowo. Jak znajdę, że gdzieś ukryłeś tych wieśniaków, będziesz miał przewalone, rozumiesz? Sami zrobisz, sądzisz na mnie? Co zrobię? Słuchaj, stanę na głowie, stanę. Mówi się na rzęsach stanę, żebyś w końcu tego bana wyrwał i już tu nigdy nie. Dobra, wynoś się z mojego laboratorium. Zaparkowałem konia we stajni. 2 litry to może mieć czajnik. Zostaw to! Ała. Zostaw to! Wywożę ci go ty teraz. Kurde, Bambiku, wywożę ci go. Wywożę ci tego konia. O, nie, tak nie będzie. Wywożę ci tego konia i albo wrócą wieśniaki, albo nigdy tego konia.
Wywożę ci tego konia i nie. albo wrócą wieśniaki, albo ten koniec. Koń nie wróci, rozumiesz? Nie wrócą, nie wrócą. No to tego wrócą. Konia też już nie zobaczysz. Już. Teraz to już tym bardziej nie wrócą. A, czyli jednak wiesz, gdzie one są, tak? O tym, co ty odwalasz. Nie wiem, dobra, ale mów, gdzie jak one ich zobaczy, są. To ich skasuję. Dobra, mów, dobra, gdzie one dobra. Są. Okej, okej. No tak nie wiem, gdzie one są, no mówię. Konia nie no. zobaczysz, nie? To jest bambik i jest bambikiem i tak i bambikiem umrze. Bambikiem się urodzi i bambikiem umrze. Dobra, dobra. Mów, gdzie są wieśniaki. Ja schowałem konia i teraz już... Nie ma wieśniaków. Albo mi powiesz, gdzie są wieśniaki, albo nie odzyskasz nigdy konia. Gdzie ty jesteś? Wiesz, co przed domkiem Pawła. Spójrz lustro, to zobaczcie gdzie? Wieśniaka. Przed domkiem Pawła jesteśmy. Dobra, widzę. Dobra, gdzie są wieśniaki? Schowałem tego konia. O, ja mogę ci powiedzieć, wieśniak. Spójrz lustro. No dobra, nie będę z nim już rozmawiał. To jest, nie da się z nim rozmawiać, jest nienormalny.